Witam Was serdecznie w audiologu, w którym razem z Ksarmę opowiemy Wam o grach, na które czekamy w tym 2016 roku. Wyczekiwane gry Lena i Ksarmę, mega lista przebojów, top 10, nieważne, nie wiem. Co? Tak. Właśnie to robimy, w sensie bez tej części top 10 lista przebojów. Miejmy nadzieję, że okażą się to tytuły godne. Dobra, to... Godne, a nie karygodne. W takim razie ja zaczynam. Pierwszy tytuł ma premierę dzisiaj, kiedy pojawia się ten vlog. Jest to The Witness. Jest to przygodówka z elementami logicznymi o prostej, ale urokliwej grafice. Cóż, niewiele wam to mówi, prawda? Fabuła tej gry rozgrywa się na wyludnionej wyspie, gdzie staramy się odkryć tajemnicę. Dlaczego ta wyspa została wyludniona, mimo że widać różne oznaki tego, że byli tam ludzie, była tam jakaś cywilizacja. Twórcy zapowiadają, że gra będzie wymagała od nas dużo cierpliwości, spostrzegawczości i pewnego nietuzinkowego podejścia do zagadek. Na dodatek, nie przewidziano żadnych podpowiedzi do tych zagadek. No ale cóż, w dzisiejszych czasach aż trzeba zapytać, od czego jest internet, co? Jest trochę kontrowersji z tym tytułem. W sumie jedyny powód, dla którego nie zagram w tę grę po premierze, czyli no dzisiaj, to jest jego cena. Kosztuje on mniej więcej w przeliczeniu na złotówki 170-180 zł. Autorzy mają swoje argumenty. Mówią, że czeka nas ponad 70 godzin zabawy. Niektóre źródła nawet twierdzą, że będzie ich ponad 100. Drugim argumentem jest to, że ma być jakaś super ekstra obsada aktorska. Mamy tam znaleźć m.in. Ashley Johnson, która podkładała głos pod Ellie z The Last of Us, oraz Phil Lamar, który podkładał głosy w serii Metal Gear Solid. Mnie mimo wszystko te argumenty nie przekonują. Tytuł mi się podoba, może nie aż tak, żeby płacić tyle. Poczekam sobie spokojnie na opinie innych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy kupię ten tytuł w przyszłym miesiącu, czy na przecenie na Steamie. Dobra. Metal Gear. Nie Gear. Dobra. Tak. Kolejnym tytułem jest XCOM 2, który wychodzi 5 lutego. Jest to sequel XCOMa, który był rebootem serii XCOM, ewentualnie UFO Enemy Defense, bądź co bądź. Jest to gra łącząca strategię globalną, że tak powiem, z taktycznymi turowymi starciami. Skrót fabularny jest taki, że o ile w XCOM 1 kontrolowało się organizację paramilitarną, która miała bronić Ziemi przed zagrożeniem z kosmosu, cóż, jak się okazało, większość graczy przegrywała w XCOM 1, więc twórcy uznali, że porażka będzie kanonicznym zakończeniem i dlatego w XCOM 2 próbujemy wywalić kosmitów z naszej planety, po tym jak już przejęli nad nią kontrolę. Więc co będziemy mieć? Będziemy mieć mobilną bazę, którą będziemy mogli się poruszać po świecie, nawiązywać kontakt z ruchem oporu, handlować, badać technologię, ulepszać ekwipunek między misjami. Oraz no, na misjach będziemy toczyć starcia na losowo generowanych mapach w trybie taktycznym. Mamy nasze jednostki podzielone na 5 specjalizacji, które będą zdobywać doświadczenie i które giną zasadniczo na zawsze, co jest dość przykre. Szczególnie jak masz tego swojego perfekcyjnego żołnierza. Tak, tak, zabiłeś wszystkich, zabiłeś... Nie! Jak masz tego swojego wspaniałego seryjnego mordercę. I on ci umiera. Od jakiegoś bullshitowego strzału przez pół mapy. Ale tak w ogóle, nie chciałam ci się wcześniej wtrącać, ale super podejście twórców. Takie nietuzinkowe, że sprawdzili statystyki i tak. Wybrali. Większość ludzi przegrała. Tak. Zróbmy to. Większość ludzi przegrała. Wszyscy ludzie przegrali.
No i co? Jest wiele różnych typów kosmitów, różne rzeczy się będą działy, różne typy misji. No i szczerze powiedziawszy, o fabule gry za dużo nie wiem. Ponieważ trzymają to jako sekret, ale trzeba będzie powstrzymać jakiś tajny projekt kosmitów, który mają zamiar jeszcze bardziej przejąć władzę nad światem, nie mam pojęcia. Co będzie jeszcze śmieszne? Być może będę to streamować, nawet najpewniej będę to streamować, jak tylko wyjdzie, z kanału Twitchowego Leny. Pozwalam mu na to. Ma moją zgodę. Ona mi pozwala. I was zapraszam. Ja was zapraszam. O. O. Więc jeśli chcecie popatrzeć, jak żołnierze ponazywani waszymi imionami giną od bullshitowego bombardowania jakiegoś, albo nie wiadomo czego, zapraszam. Tak, jeszcze dodam, że ja też będę miała swoją postać, więc... Ja również. Co to... kolejnego tytułu. To jest to Unravel, który ma premierę 9 lutego. I jest to gra, którą muszę mieć i muszę nagrywać. Wygląda ona uroczo, zapowiada się na naprawdę nietypową platformówkę, która myślę, że sprawi mi sporo frajdy. Mam nadzieję, że wam też, jeśli będę nagrywać. Raczej będę nagrywać, takie są plany. Ale znając mojego pecha, może być różnie. W każdym razie, w grze wcielamy się w stworzoną z włóczki maskotkę o imieniu Yarny i pomagamy mu odzyskać wspomnienia oraz odnaleźć zaginioną rodzinę. Włóczek. Włóczek? Włóczek. Tak, włóczek. Włóczek. A jeśli chodzi o mechanikę rozwiązywania zagadek, jest ona oparta przede wszystkim o fizykę. No i też można wykorzystywać unikalne zdolności bohatera. Nasz włóczek jest w stanie się rozwijać, owijać wokół przedmiotów, zawieszać w różnych miejscach, ściągać. Rzucać się jako lasso, w sensie części swojego ciała jako lasso. Tak, tak. Robić z siebie trampolinę i skakać po sobie, po swoich wyciągających się bebechach. Nie, nadal mam wizję śmierci z XCOM-a. W każdym razie, będę ten tytuł nagrywać, więc oczekujcie go u mnie na kanale. Tego samego dnia wychodzi też gra, na którą zwraca uwagę Xarmę. Jest to Firewatch. No i cóż, jest to zabawna gra, oparta na eksploracji. Bardzo ładna stylistyka moim zdaniem, nie wiem co wy sądzicie, pewnie będziecie w stanie bardzo dobrze to ocenić, ponieważ widzicie właśnie w tej chwili lecące nagranie, którego ja nie widzę, ponieważ zupełnie inaczej wygląda proces nagrywania, nieważne. Nie zdradzaj sekretu. A tak, ludzie nie wiedzą, że to nie jest wszystko na żywo relacjonowane. No. No. Niech to. Bądź co bądź, naszym bohaterem będzie Henryk, czyli człowiek, który ma... dość życia, ma dość ludzi, ma wszystko gdzieś. Przyjmuje ofertę pracy gdzieś w środku dziczy. W stanie Wyoming w USA. Gdzie zasadniczo będzie robił firewatchowanie, czyli będzie chronić las przed zagrożeniem pożarowym. No i cóż, no i będziemy reagować na różne rzeczy. Będziemy mieć jakieś wydarzenia, na które będziemy musieli odpowiedzieć. Na przykład nastolatki, które sobie imprezują w środku jeziora, puszczając fajerwerki we wszystkie strony. Tak. No i co? No i naszym jedynym kontaktem, stałym może bym powiedział, stałym kontaktem z ludźmi, to będzie Delila. Delila? Delaila. Delaila. Delilach. Z którą będziemy rozmawiać sobie przez przenośne radyjko, no i z którą dialogi są po prostu perfekcyjne. Przynajmniej z tego, co do tej pory widziałem i osobom, które... umieją po angielsku, to ja polecam obejrzeć z dźwiękiem wszystkie trailery i gameplay, a przynajmniej część, żeby sobie wyrobić opinię. No i co? No i cała gra będzie się opierać raczej na eksploracji tej interakcji. Nie będzie jakiejś niesamowitej mechaniki, nie wiadomo czego, ale nie przeszkadza mi to, bo ta interakcja jest w sumie 10 na 10. Brałbym. Tak. Czwarty tytuł
również ma wyjść w lutym. Tylko, że 26 lutego, pod koniec miesiąca. Mam nadzieję, że będę go nagrywać, ale przechodząc do tego, czym on jest, jak się nazywa i tak dalej. Gra nazywa się The Town of Light. I cóż, funkcjonuje pod hasłem thriller psychologiczny z elementami eksploracji. Cóż, gdzieś w głębi umysłu pojawia nam się przy okazji hasło jumpscare. Natomiast z tego, co mówią twórcy, tego w tej grze nie będzie. I mam nadzieję, bo już mam dość jumpscare'ów, bo to jest za modne i za bardzo hołubione. No nieważne. Fabuła The Town of Light opiera się na zwiedzeniu opuszczonego przytułku dla psychicznie chorych we Włoszech. To miejsce zostało zaprojektowane na podstawie autentycznego przytułku w miasteczku Voltera. Zresztą sama akcja gry też się dzieje w tym miasteczku. Przytułek ten został zamknięty w latach 70. czy 80. przy okazji zmiany prawa we Włoszech. Był on znany jako miejsce bez powrotu. W szczycie było tam zamknięto 6 tysięcy ludzi. No generalnie potwornie byli traktowani. Samo to miejsce, z tego co mówią osoby, które je zwiedzają, no cóż, jest opuszczone. Można tam znaleźć stare sprzęty. To jest teren, budynek cały czas istnieje, można do niego wejść. Twórcy to wykorzystali, przenieśli. I właśnie z tego, co mówią osoby, które były w tym autentycznym budynku, przenieśli realia, przenieśli wnętrza do gry. Więc cały ten klimat tego miejsca, atmosfera jest zachowana, co moim zdaniem bardzo, bardzo plusuje. Na pewno zdecydowanie pomogło użycie silnika Unity, który no, daje naprawdę śliczną grafikę, bardzo realistyczną. W samej grze wcielamy się w 16-letnią Renę. Jest to dziewczyna, która cierpi na schizofrenię i jej oczami poznajemy historię i dramaty ludzi, którzy mieszkali w tym przytułku. Poza samym otoczeniem, tak wiadomo, opuszczony szpital i tak dalej, zawsze wywołuje jakiś niepokój, całą tą atmosferę mają też budować wizje i lęki protagonistki. Pamiętajmy, że ona sama też ma swoje problemy. Cała historia ma być dość otwarta, ma być nieliniowa. Z tego, co tam przeczytałam, mają być podobno 4 bardzo różne zakończenia, więc będzie można do gry podejść parę razy i spróbować coś innego z niej wyciągnąć. Tak jak wspominałam na początku, myślę, że znajdzie się miejsce na kanale dla tego tytułu. Nie jestem fanką horrorów, ale to hasło, brak jumpscare'ów, fajna atmosfera, trochę mnie pociąga. To może fajnie wyglądać na kamerce. Kolejnym tytułem jest Dark Souls 3, który wychodzi na zachodzie 15 kwietnia. U nas, na zachodzie 12. Dobrze, na zachodzie 12 kwietnia, u nas 15 kwietnia, a w Japonii gdzieś w marcu. Aha. Serio? No. O. W Japonii bodajże 15 marca, jeśli się nie mylę. Albo 20 któregoś. No co no. From są ja z Japonii, więc... A, okej. Okay. No dobra. To nawet nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałeś, że Dark Souls jest produktem japońskim? Czy teraz chcesz bardziej grać w Dark Souls? Nie. Ci? Bądź co bądź. Czym jest Dark Souls? Dark Souls to taki fajny, relaksujący tytuł dla casuali. No taka gra rytmiczna, w której jeśli ci się nie uda, umierasz! A tak na serio to jest to RPG akcji, w którym wcielamy się w nieumarłego bohatera w ginącym świecie. Cały myk gry zasadniczo kręci się wokół tego, że o ile w większości tytułów AAA, że takich nazwę, umieranie to jest coś nieprzyjemnego, coś czego stara się uniknąć, bo wybija gracza z rytmu i w ogóle. Nie. W Dark Souls umieranie się jest rzeczą, która będzie się działa. I każda śmierć cię czegoś nauczy. I będziesz ginąć, dopóki się nie nauczysz nie ginąć. I będzie fajnie.
Będziesz się dobrze bawić, umierając. Dobrze się bawić, mówię! Dobra. W ogóle nie ma to być zwieńczenie trylogii Dark Souls, więc może w końcu dostaniemy jakieś odpowiedzi. Zawoalowane. W opisie tego ukrytego za dwoma tajnymi przejściami przedmiotu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tym, co buduje moje nadzieje, to to, że cóż, Dark Souls 3... Przy produkcji Dark Souls 3 pracował Miyazaki, który nad moim zdaniem i zdaniem większości takim mechowatym trochę Dark Souls 2 tylko czuwał. Robił w tym czasie Bloodborne'a. Jedyną sensowną grę zeszłego roku poza Wiedźminem. I Undertale'em. A Metal... I Metal Gear'em. No. Solidem. No. Coś jeszcze? Undertale? Już mówiłem. Aha. No, robił jedną z tych czterech sensownych gier zeszłego roku. No i cóż, jeszcze poza tym, że Dark Souls 3 miało więcej czasu na to, żeby je dopracować w porównaniu Dark Souls 2 i w ogóle, więc liczę na naprawdę dopracowaną maszynkę do mordowania graczy. Taką, która wywołuje przekleństwa i bluzganie. I największą satysfakcję, jaką można uzyskać w grze komputerowej kiedykolwiek. Pamiętam moje starcia z Dark Souls. Bawiłaś się dobrze. Musisz przyznać. Dopóki nie zaczęłam niszczyć biurka. Tak. Ale dobrze się bawiłaś. Tak, dobrze się bawiłam. Może jeszcze sięgnę po jedynkę. Może zdążę nawet przed trójką. Lol. Zostały ci 3 miesiące. Najwyższa pora. Zobaczymy. A, cóż. Teraz wchodzimy w tytuły, które nie mają zbytnio konkretnej daty premiery. Tak. Ale na pewno, znaczy, są zawalone na rok 2016. Pierwszym tytułem jest dodatek do Wiedźmina Trójki, Krew i Wino. Ma podobno mieć premierę w kwietniu. Mhm. Dawno temu słyszałam, że miał być to luty, więc nie wiem, co się dzieje. W każdym razie, no raczej w lutym go nie będzie. Uznajmy, że będzie to ten kwiecień. A niewiele wiadomo cały czas o tym dodatku, poza tym, co zdradzono nam na samym początku. Akcja ma toczyć się w nowym rejonie, w Toussaint. Ma trwać kilkanaście godzin. No co, wyciekły jeszcze dwa oczujemne screeny. Pastelowe się mówi. Oczujemne. Pastelowe. Wtedy tu jesteś z rodziny artystycznej. Pastelowe. Oczujemne. Bajkowe. W szczególności te wampiry będą bajkowe. Tak. Tak. Nie no, wampiry będą właśnie dzięki temu bardziej kontrastowały. Że będziesz miała piękne bajkowe tu są i nagle schodzisz do jakiegoś podziemia i takie tu jest mrocznie. Mhm. Tak, to jest akurat gra, na którą oboje z Xarą czekamy. Tak. Czemu wampiry? Przecież nie było nic nie powiedziano o wampirach, a przeczytajcie sobie tytuł. Krew, wino. Będą wampiry. Regis, please. Regis, no nie wiem. Pojaw się. No nie wiem. Zobaczymy. I Willem Dreten Merf, a. Ale ja się na pewno nie boję o tą serię. Ja też nie. Bo, znaczy, o tą grę. Nie boję się, bo Serca z Kamienia były świetne, sam Wiedźmin był świetny, 200 tytułów gry roku, ponad. Tak, to o czymś mówi. O tym, że była to najlepsza z czterech sensownych gier w zeszłym roku. Tak. Jak już ustaliliśmy. Tak, dokładnie tak. Ja tym razem nie będę próbowała wrzucać tego na kanał. Może postreamuję. Wiedźmin nie lubi być wrzucany na kanały. Nie lubi być wrzucany na mój kanał. Może w szczególności. Tak. Zawsze coś się dzieje. O rany, ten tytuł. A! Tak, tak. Dobrze, przeczytam. Kolejnym tytułem jest Mass Effect Andromeda. Dobra, nie wiem, dlaczego się tak jaram. Nie wiemy nic praktycznie o tej grze. Ma wyjść w tym roku. Wyszły jakieś teasery. Wyszło parę stwierdzeń. Wyszła drama, że główny kierownik odchodzi z firmy, bo coś tam. Ale jest hype, ponieważ Garus był jednym z moich najsilniejszych crushy w życiu. No, ustępuje pola właściwie tylko Xarmemu, ale to inna historia. Jej. Znaczy... Parę razy już wam wyjaśniałam mój hype na Mass Effecta. To była trylogia, gdzie tak gdzieś 2 godziny przed skończeniem
trzeciej części zaczęłam płakać i ryczałam jeszcze godzinę po skończeniu. Nie dlatego, że się wzruszyłam, tylko dlatego, że skończyłam jedną z najlepszych przygód growych w moim życiu. I cały czas uwielbiam i... ja, to nieważne. Wracając do Andromedy. Akcja będzie się toczyć czasowo mniej więcej równolegle do pierwotnej trylogii. Co już pokazuje na to, że no cóż, nie spotkamy... Równolegle? Serio równolegle? Kiedy oni wysłali ekipę do Andromedy? Nie mam pojęcia, może wcześniej, przed to się zaczęło, rozumiesz? Przed Mass Effectem 1 była tylko wojna z Turianami. Chciałbym ci przypomnieć. A, no nieważne. Gdzieś tam może był na to czas, wiesz, były paroletnie przerwy między częściami. Mm. Biorąc pod uwagę, że nie będzie tam Szeparda, ani ekipy, mojego garuska, no to cóż, jakoś to jest do zrobienia. W każdym razie, Andromeda jest to nowa galaktyka, będziemy ją zwiedzać, będą stare rasy, nowe rasy. Ma być fajnie, ma być ten sam klimat. Jeśli będzie równie dobre co Mass Effect, to będzie dobre, no. No. No co? Znaczy, ja jestem, no co powiedzieć, ja no. Jestem podhypowana i pewnie się zawiodę tym, ale hypowanie się jest miłe. O, kolejny tytuł to Shadow Warrior 2. W sumie czekamy na niego we dwójkę, ale to Xarmy wie więcej na jego temat. No co, no. Można podsumować to dosłownie jednym zdaniem. Jest to koopowy slasher, w którym montujemy demony tysiącami na wiele spektakularnych sposobów, bawiąc się w magicznego samuraja ninja cowboya. Tak. To wystarczy. To wystarczy. To jest cały opis tej gry, jakiego potrzebujesz. To jest dosłownie slasher. Tylko tyle. Ma jakąś fabułę w tle, ale... Dlaczego czekamy oboje? Bo jest koopowy. I mamy zamiar przy tym zbijać czas. Może... I grać na streamie może. Może. Pewnie tak. Mhm. O rany. Kolejny... A już skończymy Borderlands 2. Jak już skończymy? No spokojnie. Spokojnie w lutym będziemy nadrabiać i siedzieć w kółku. W XCOMie 2. Live. I Dark Souls 3. Musisz jedynkę przejść na streamie. Zobaczymy, może to zrobię. Przechodząc dalej. Dishonored 2. Po przejściu jedynki nie mogłabym sobie darować i nie przejść dwójki. Na pewno będę też nagrywać dwójkę. Nie wiemy wciąż tak w sumie zbyt dużo, znaczy wiemy całkiem sporo, niewiele widzieliśmy z tej gry. Na samym początku rozgrywki będziemy wybierać, kim chcemy grać, bo tym razem będziemy mieli do wyboru między Corvo, czyli protagonistą z pierwszej części, i młodą Emily. Rozgrywka, no cóż, fabularnie ma się niezbyt różnić dla obu postaci. Mają być jakieś tam kosmetyczne zmiany. Różnice mają być przede wszystkim w umiejętnościach tych postaci. Jeśli chodzi o fabułę, to gra toczy się 15 lat po pierwszej części. W mieście Karnaka, gdzie Emily musiała uciekać po tym, jak podstępem odebrano jej koronę. No i znowu, cóż, Corvo musi pracować nad tym, żeby wsadzić ją na tron. Stary, dobry motyw. Nie. Sprawdzony. Dawno tego nie robił. Tak, dawno tego nie robił. Kwintesencja gry i rozgrywki ma się nie zmienić. Skradanie, skrytobójcze, zamachy, morderstwo lub nie, zależy jak chcemy, jak będziemy chcieli przejść grę. Jedną z takich nowości ma być to, że twórcy zdecydowali się wprowadzić możliwość modyfikacji poziomów, trudności poziomów. Parę różnych takich modyfikatorów. Nie doczytałam się dokładnie, co to ma być, ale podejrzewam, że pewnie ilość przeciwników, coś w tym stylu. Będzie można sobie indywidualnie dostosować trudność rozgrywki. Trochę szkoda, że skoro już przygotowują dwoje protagonistów, to mogliby zrobić taką nawet malutką kampanię koopową. Myślę, że byłoby to przyjemne. No ale nic. Może nadal będzie, o tej grze wiadomo tyle, co niewiele. Z tego, co wiem, to mówili, że nie będzie koopa. Mówili? No. Trudno. No nic. To nie. To nie. To nie będę mógł się wcielić w Emily. Gdy ty będziesz Corvo. No, nie będziesz mógł. Szkoda, pomiziałabym cię po główce.
Ale w koopa będzie można się pobawić w kolejnym tytule. Koopa. Koopa. Kolejny tytuł to Divinity Original Sin 2, które ma wyjść pod koniec 2016. Czyli znając życie, przeniesie się na 2017, ale i tak opowiemy teraz. No więc, być może kojarzycie Original Sin 1, biorąc pod uwagę, że trochę jest tego u nas na kanale i mieliśmy skończyć, ale nie skończymy, bo nam się nie chce. Znaczy, skończymy prywatnie. Być może, do końca roku. Może damy radę. Może damy radę. Może. Bądź co bądź. O ile w Divinity Original Sin można było robić wszystko, to w Original Sin 2 będzie można robić jeszcze bardziej wszystko. W sensie, no jest to tak, gra RPG z rzutu izometrycznego, w której zasadniczo ma się swobodę rozwiązywania questów, jeśli chcesz zamordować NPC-a i później powiedzieć, że był winny na podstawie dowodów, które się znalazło przy jego zwłokach, to proszę bardzo. I takie tam rzeczy. Jeśli chcesz zamordować całe miasto i w ten sposób zaliczyć wszystkie questy, proszę bardzo. No to też było w jedynce. No. Bądź co bądź, ciekawy będzie system koorywalizacji, jak to nazywają. W którym każda z czterech postaci, z których każda może być kierowana przez osobnego gracza, osiąga swoje cele zupełnie inaczej, w zależności od umiejętności, od rasy, od klasy, czy od jej przeszłości wybranej. I tutaj rasa jest na tyle ciekawie zrobiona, że na przykład jak masz krasnoluda w mieście, w którym nie lubią krasnoludów, to ci nie wpuszczą do tego miasta. Reszta drużyny sobie wejdzie, a krasnolud nie wejdzie. Krasnolud będzie musiał znaleźć tajne przejście, którym inne krasnoludy go przeszmuglują. Takie przykłady. No i co? Będzie można dostawać zadania na siebie nawzajem, zlecenia, się nawzajem mordować. Można na siebie nasyłać straż, robiąc to jeszcze szczególnie chamsko, bo jako, że zostaje system przesyłania sobie przedmiotów bezpośrednio do ekwipunku, będzie można komuś podrzucić jakieś kradzione dobra i powiedzieć straży, że ktoś ukradł. I wsadzać się nawzajem do lochu, żeby było zabawniej. Nie wiem, czy chcę w to grać z Ksarmę. Chcesz? Nie wiem. Jeszcze weźmiemy sowy. Można jeszcze wziąć sowy. Ale ogólnie nie mam pojęcia, jak twórcy chcą, żeby fabuła szła naprzód w momencie, kiedy dają tyle możliwości fabularnego PvP zasadniczo. No. Ale... Może być fajne to granie. Nie zostawiają to graczom, tak? No. Bawić się można, ale jak chcesz grać dalej, to musisz się wziąć w garść po prostu. No. A, w sumie z tych tytułów, które na pewno chcemy i na pewno będziemy grać, to wszystko. No. Ja bym jeszcze chciała wspomnieć o paru tytułach, które w sumie obserwujemy, tak nie do końca jeszcze jesteśmy pewni, a raczej ja nie jestem pewna. No, raczej to są twoje tytuły poza tak. jednym. Poza jednym, poza pierwszym, czyli Deus Exem, rozłamem ludzkości. Powiem to tak. Bunt ludzkości mi się podobał. Co prawda utknęłam na dodatku i miałam przerwę, ale skończyłam. Była to całkiem przyjemna gra. Żadne fajerwerki. W sumie. W każdym razie, no w dwójkę. W rozłam ludzkości chętnie bym zagrała, ale jeszcze zobaczę. Zobaczę, co z tego będzie. Ja naprawdę planowałem kupić tę grę. To co czasu, aż nie ogłosili systemu, w jakim zamierzają ją sprzedawać. Systemu, którego już się wycofali, ale było tyle tego, że no... Pożyjemy, zobaczymy. Może kupię na przecenie, może kupię na takiej specjalnej przecenie. Jak to się mówi? Ar. Jar. No i co? No i zobaczymy, no. No, zobaczymy. Bunt ludzkości, no, też, no, tak samo. Fajnie się grało, przyszedłem cały. Nie grałem w dodatek, grałem jeszcze zanim ten dodatek wyszedł, więc mi nie zepsuł on w ogóle wrażeń, ale no, to była porządna gra. Tak, porządna to dobre słowo. I, no, rozłam ludzkości wydaje się być interesujący, wydaje się być ciekawie rozwiązany, między innymi to, jak to, czy będzie, w jaki sposób postanawiasz przechodzić, tak? Czy zabijasz ludzi, czy nie zabijasz ludzi, czy się skradasz, czy idziesz głośno, decyduje, ma wpływ na fabułę, tak? No i
ma być trochę bardziej większe ma być trochę zróżnicowanie zakończeń z tego, co mi się obiło uszy. Jeśli o to chodzi, w jaki sposób będziesz grać. No ale zobaczymy. No i pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Kiedy to miało wychodzić? 23 sierpnia? Tak. 23 sierpnia. Mhm. Nawet nic nie będę robił, słuchaj. Mhm. W tym czasie. World of Warcraft Legion. Wyjście gdzieś pod koniec wakacji, znając życie. Nie, do 21 września ma być. Gwiazdka wychodzi w te wakacje. Gwiazdka do 21 września. Mhm. No. Tak. Kolejny dodatek do WoWa, który... Ostatnia szansa dla WoWa. W sumie ostatnia szansa dla WoWa. Po Warlords of Draenor... No ale sam Blizzard mówi, że WoW był preludium do Legiona? Nie, to wyglądało inaczej. Filerem? Nie, Blizzard właśnie zaprzecza. O! Draenor to był pełnoprawny dodatek. Aha. Sam w sobie. Uh-huh. On nie był żadnym filerem. Nieprawda. Aha. Tylko kwestia jest taka, że Legion i Draenor powstawały w tym samym czasie. Mhm. I po prostu, które... Każdy z nich, każdy z tych dodatków mógł być wypchnięty pierwszy, tak? Wpadło na Draenor. Mhm. Legion zakładam w takim razie jako, że dwa razy dłużej był w produkcji, że może... Może wymyślili w końcu jakieś sensowne rozwiązania, a nie... I może nie powtórzą błędów z Draenoru. Mam nadzieję, że Blizzard nie jest na tyle głupi, żeby powtarzać swoje błędy. Bo Draenor ewidentnie pokazał, że czego nie należy robić. Mhm, tak. Jednak po tym... W kataklizmie WoW przeżywał swój rozkwit. W Pandarii było troszkę gorzej, ale to po prostu było dyskusyjne, czy Pandarenii rzeczywiście, czy to powinno tak wyglądać. Ludzie się z lore nie zgadzali przede wszystkim. Sama mechanika raczej ludziom odpowiadała i nie mieli nic przeciwko. Natomiast Draenor już zawalił bardzo wiele rzeczy. Fabuła, no więc mamy magiczne cofanie się w czasie i nie wiadomo, co się dzieje, ale wszystko dzieje się tak samo i nie dzieje się jednocześnie. Mhm. Co? Nie wiadomo. Mieliśmy mówić o Legionie. Mieliśmy mówić o Legionie, a nie narzekać na Draenor. Dobrze. Legion. Nowy kontynent. Hurra. Artefakty. Zobaczymy. System artefaktów może zepsuć tę grę i może zrobić, że będzie ciekawa. Dla wyjaśnienia, artefakty... Każda klasa dostanie... Na początku dodatku... Dostanie broń, z której będzie korzystać przez cały ten dodatek. Tak, którą będzie można modyfikować tam w zależności od różnych rzeczy. No w sensie broń, która będzie mieć własny system rozwoju, własne drzewko rozwoju. Tak. Broń, którą się leveluje. Tak. Albo może zepsuć całą radość, no bo... Hej, nie możesz założyć innej broni, możesz mieć tylko tę, którą dostajesz na samym początku. Mm. Tak już odpada ta kategoria lutu broni. Zupełnie się na to nie patrzysz, zupełnie cię to nie obchodzi. Nie wiem, czy w ogóle będzie wypadać jej w takim razie. Nie będzie. No. Z drugiej strony, no... Dość kreatywnie wyglądają te drzewka rozwoju w tych artefaktach. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zażywa nam to całych wakacji. Tak jak ostatnich. Tak jak ostatnich. Co jeszcze nowego? Nowa klasa. Demon Hunter. Zaczynająca na 97 poziomie. Wszyscy spamujemy Demon Huntera, tak. Tak, wszyscy spamujemy Demon Huntera. Ale no nie, no podwójny skok to jest coś, co po prostu zmienia WoWa na zawsze. Tak. Tego nigdy nie było w żadnej grze. Nikt tego nigdy nie wymyślił. Ten podwójny skok, ten, który pozwala ci skoczyć o pół metra dalej. Złamie tę grę. Zobaczycie. O rany, to źle brzmi, jak my jesteśmy to sarkastyczni. Ale to nie o to chodzi, że my nie rzekamy. My jesteśmy ciekawi. Kupiliśmy jesteśmy ciekawi. Preorder, nawet ale... kupiliśmy preorder, bo był taniej niż ta gra kiedykolwiek będzie w ciągu najbliższych 10 lat. No, zobaczymy. To też można uznać za tytuł, w który będziemy grać, ale nie jesteśmy super zhypowani. No. No. Dobra. Ja pora... sobie popiję herbatkę, bo ty teraz będziesz się... Tak, teraz ja się produkuję. Teraz przyszła pora na kilka
tytułów, które przykuły moje oko. W sumie a bardzo... mojego nie. Tak. Bardzo mało o nich wiadomo. No, nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie zwróciłam na nie uwagę i zobaczę, co dalej będzie. Jednym z nich jest Pawilon. Chyba tak to się wymawia. Nie mam pojęcia. A wiemy o tym tytule troszkę więcej. Jest sporo materiałów na stronie. Przede wszystkim dlatego, że ta gra no, przesuwa się ciągle premiera. Nie wiem w sumie dlaczego. W każdym razie, o co chodzi? Zostajemy w niej wrzuceni do surrealistycznego świata, którego nie znamy ani my, gracz, ani bohater. Tak właśnie, dobrze słyszycie. W tej grze nie wczuwamy się w rolę bohatera. Jesteśmy... Twórcy nazwali to grą z tak zwanej perspektywy czwartej osoby. Czyli mamy jako taki kontakt z bohaterem i mamy możliwość operowania otoczeniem. Tak by bohatera prowadzić przez kolejne poziomy. No cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poziomy są, no, niesamowicie wyglądają, zresztą widzicie. No i też piękna muzyka jest w tej grze. Zobaczymy. Zapowiada się fajnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny tytuł to AR. Ja ostatnio mam jakieś takie tendencje do gier eksploracyjnych, zresztą ostatnia gra też taka będzie. W tej grze wcielamy się w dziewczynę imieniu Auk, która potrafi zmieniać się w ptaka. Jej celem jest pomóc członkom swojego plemienia. Generalnie dużo się opiera właśnie na eksploracji i poznawaniu historii różnych zagadek, fragmentów prastarej przepowiedni. No cóż, eksploracje i ładne widoki, tak? Zobaczymy, co z tego będzie. No i cóż, ostatni tytuł to jest Shape of the World. Też jest gra eksploracyjna, ale z eksperymentalnym podejściem. Eksperymentalne podejście ma polegać na tym, że będziemy w tej grze, w danym obszarze coś zmieniać. Będziemy redukować ilość roślin, bądź ją zwiększać, będziemy zmieniać jakieś kolory. I potem będziemy w stanie zaobserwować, jakie zmiany wyniknęły z tych naszych działań. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że to będzie fajna gra do posiedzenia i popatrzenia po prostu na nią i do poprzeżywania jej sobie trochę. Kończymy. To chyba wszystko. Chcesz coś jeszcze dodać? Nie. Że to ostatnie to będzie zabawa w doktoranta, tak? Nie do końca. Tylko, że... Nie, właśnie... Tylko, że twoim doktoratem będzie cały świat. No nie aż tak. Nie będzie, wiesz, będziesz przechodził przez te obszary, tak? To nie jest tak, że będziesz gdzieś ponad, tak, patrzeć na nie z góry, tylko samo twoje pojawienie się w danym miejscu może coś zmienić. Dokładnie tak, jak przy przeprowadzeniu doświadczenia. No. 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 Czyli doktorant the game. Hmm. Okej. Okay. Znaczy... Nie widziałeś. Nie. Nie widziałeś. Ale z twojego opisu wynika, że jest to doktorant the game. Nie do końca. Mech. Może zobaczysz. Może zobaczę. Dzięki serdecznie, moi drodzy, za wysłuchanie. Do zobaczenia na streamie z XCOM-a. Nie, serio. Od premiery vloga ile będzie? 10 dni do premiery XCOM-a. Coś takiego. No. No. No, pamiętajcie. Będę mieć wtedy wolne, więc będę streamować cały dzień. Będę wstawał, odpalał streama, potem brał sobie śniadanie. Będziecie mogli patrzeć, jak na streamie jem śniadanie, pomijając to, że nie, bo nie będę streamować z kamerką, nie jestem Leną. Ty zozo. Au. No. No. Mam nadzieję, że te gry, o których wam opowiedzieliśmy, będą fajne. Mhm. I będziemy się dobrze bawić i uda mi się nagrać to, co planuję nagrać. I co? I widzimy się w Undertale'u w czwartek.
Widzimy się w Undertale w czwartek. Gdzie słyszymy. Tudzież wy słyszycie, my czytamy. Czyli... kontaktujemy słytamy, się. Czuszymy? Czuszymy się? Czuszymy się. Czuszymy się w czwartek. Czuszymy się w czwartek. Trzymajcie się. Żegnajcie.